Witam, z tej strony Czerwony Pingwin. Jesteśmy jeden dzień po Spoko Loco. Przede mną lasagna, kilo 100. Kapselek sam zrobił. Dodatkowo znalazł na Allegro sos od Mariusza Tom, 100% Karolinę. Opis jest taki lekko następujący, że oczywiście świeży sos Karolina Reaper 100% 2019, sos wykonany z papryki Karoliny Reaper HP22B Red, oferowany na aukcji, to sobie to lekko daruję. W moim sosie nie ma dodatków, jak można spotkać u innych sprzedających, między innymi inne gatunki ostrych papryk, słodka czerwona papryka, pomidory, marchew, woda, ocet, przyprawy. Opis jest bardzo długi. Ja wam przekażę kawałek części jego. Pokażę, tak. Ktoś sobie chce, to znajdzie to na Allegro. Podlinkuję. Dam linka po prostu do jego aukcji. Tutaj sobie lasagne spróbuję. Tak, jakby ktoś jeszcze szukał, to jest takie zdjęcie. 13 zł, tak? O, 13 no. zł właśnie. Dobrze, że mówisz, cena. 13 zł. Nie wiem, czy będzie mi potrzebny. Teraz trochę lasagne sobie pojemy. I oczywiście doprawimy. Pokazałbyś ludziom trochę, chociaż się to nie chce. Kurczę, muszę? Ja bym chciał zjeść. Tam ta ładna strona jest. Tak, tu jest ładna strona. Tu racja. No. Tu ładnie wygląda. Pierwszy raz mi kapsel zegnął przynajmniej w telefon, czy to ładnie pokazałem. Ładnie. Bardzo ładnie. Tak to wygląda. Nie rozpada się, a jeszcze jest ciepło. No, jeszcze poczuję, no. Czuję pod na talerzu. No. Dobra. Ja wcześniej bym zaczął jeść. Smacznego. No, dziękuję. Pewnie będzie. Aha. Chyba za daleko widelec sobie wbiłem. Kawałek ogarniemy. Przynajmniej jakieś dwa większe gryzy przed sosem. Dobra, sobie jakiś większy kawał. Co by się miało mi nie zmieścić? Kilo 100. Oła. No. Pięknie. To jest już na bogato. No. Jak? Ujdzie? Ujdzie. Smaku. No. Prawie jak z Lidla albo z Biedronki. No. Może no trochę lepsza. No. No. Nie uśmiechaj mnie. No mam, się tu rozwala. Nie, bardzo dobra. Żartowałem oczywiście z tamtym tekstem. Ogólnie możesz powiedzieć, że kupiłem 3,5 kilo na cała warzywa blaszka. No ale też już życia. Nie, ja wiem, ale... No ale serio, to zjadłem. Kapsel zrobił 3,5 kilo, ale mi tylko kilogram dał. Kilo 100. No, no kilo 100. Trochę tutaj jeszcze zostało. Dwa by weszło. Czerwony, pamiętaj, jakbyś jutro nie ten, to 2 kilo musiałoby. A tam, nie przesadzajmy. Ze szpinakiem też. Jest oczywiście lasagna. No ma. Mógł ją skończyć bez sosu. Taka prawda. No. Słoik bardzo przypomina ten sam słoiczek z... Z Indianinem, tak? Z Indianinem, z Fire... Znaczy, jak to było? Dubai Food. O kurczę. No, symulator papryk, jak tu gdzieś słyszałem. Ale ekstrakt to chyba nie wyczuwasz. No. Bardzo, typowo paprykowy. Mhm. A ile tam on, właśnie przypomnij, ile on tam napisany miał? 9 milionów? Nie ten, to ten drugi miałby 9 milionów. A. Ten jest na samych papryk, więc będzie miał... maksymalnie 1,6 czy tam 1,6 2,200, ale no nie liczę na to. Konsystencja, o. A nie, tak słoiczek z bliska, ale sobie zobaczcie, że... No. Tak to wygląda. Kolorek ładny ma. Kolorek ładny. No, ciekawe. Od razu tak, od razu chciałbym go
Chciałbym go trochę przyrównać do rykowiska, ale no za chwilę mógłbym się dopiero wypowiedzieć, jak go chociaż spróbuję. Ciekawe, czy poprawi smak, czy pogorszy? Nie wiem, zobaczymy na razie. Taki nóż. Nie wiem, wrzucimy. No nie wiem. A, za bardzo nie rozsmarowałem. Myślę, że zmieni. Za bardzo nie rozsmarowałem. Drugie jeszcze coś takiego. Z drugiej strony. No i zobaczymy, jak to wygląda. Nie, nóż mi się przyda. Gdzie go czy... O, coś uciekło. Nie wiem. To już mały przedsmak. Ale dobra. Wbijamy się. Lekko mocno się na języku już czuję. Spróbowałem taki malutki kawałeczek. Tu sobie odkroję. Nie wiem, jakby to jeszcze tu przekroić. No muszę się wbić w środek, jakoś to odkroić. To się rozwali. No. Mówicie, nie, to wszystko nie, świeże jest. Nie wiem, czy dam radę tak. No, no całego nie weźmiesz. Chodzi o ten czerwony kawałek z góry. Typowo paprykowo. Ale... Za bardzo mi to ucieka, ale czuć go... No, gorzkość papryk. Na pewno. Ale ja mam smaka właśnie, ja chyba zrobić to trochę inaczej. Tak. Troszeczkę, bo to mi ucieka. Ucieka mi to po prostu. No, najlepiej, no. Dać tak. Tutaj mam na kawałeczek. Nawet spadło od razu. To co miałem. Nie wiem, czy... Jakiś komar oczywiście. Nie wiem, czy tu spróbuję to jakoś chwycić. Tam jest taka dość czerwona kropla. Kropla zrobiona. No. Nie, no mi się wydaje, że musi się rozkręcić. Albo w lasagne, no tak. Trochę niknie przy tej ilości, no, nie wiem czemu. Pewnie łyżeczka będzie najbardziej wiarygodna. Tutaj sobie od góry spróbuję wziąć. Tu też jest cały czerwony od góry, to wcześniej co próbowałem nałożyć. Komarów tu trochę lata. Mi się wydaje czerwone, że jakby to było z papryk tak samych tej, to czy tak by nikło, myślisz? Pamiętasz, w proszku próbowaliśmy z mielonej Karoliny. Wydawałoby mi się było... ostrzejsz, ale na język, była... na język papryka w proszku, a w lasagne no. Nawet sos. No nie, komponuje się. Komponuje się, powiem ci, wiesz? Spróbuję coś takiego znowu. No, tutaj się ładnie dozuje. Tu nawet nie pytam cię, czy wyczuwasz jakieś pomidory w tym sosie, w tym, bo tutaj masz sos pomidorowy w lasagne, więc tutaj nie można nawet powiedzieć, że... Ja zobaczymy. No ale właśnie. Mi komary obsiadają. Chyba jedynie w łyżce. Aż tak cię ten biorą? No czuję, jak mnie tną. No, nawet usiada, chyba centralnie komar siada na lasagne, to się wytnie. No, ciągnie go. Tak. Jakbym miał porównać do rykowiska, do limitowanej wersji, to jak na trochę by chyba brakowało. No ale co no? No zobaczymy. Ja spróbuję jakieś coś odkroić. Tutaj znowu coś doprawić. Coś czymś takim. Tu pesteczka jeszcze jest. Są pestki, no. No. Dla uwiarygodnienia, że tam jest papryka, no. No jest papryka, jest dobry, na pewno.
W ogóle to jest pulpa, to nie jest jakiś sos, nie powiesz, że to jest sos jakiś taki, wiesz. To jest pulpa taka, nie? No, jakby zmielone, rzeczywiście zmielone papryki. Tam niby w składzie jest tylko sól i papryka, tak? Tak, pisze, że sól jest bardzo tylko mała papryka, ilość tak? soli. I tylko papryka, nic więcej. Tak, papryka i bardzo mała ilość soli. Do zapisu sobie więcej wyczytajcie, ale dla mnie no... Dobry, komponuje się. Ale bardziej chyba się łyżki nie mogę doczekać. Co tu macie? Do rykowiska no jest trochę słabsze, chociaż tam to była jakaś limitowana wersja. To sobie troszeczkę na fajny kawałek nałożyłem. Dobrze. No i prawie. Ja ci nie pożałowałem. Prawie zjadłem. Prawie zjadłem, zdarza się. No. Tak. Dobra. No to jest jeszcze. No jest taki jeden kawałek, można powiedzieć, rozwalony cały. Znaczy ilościowo. Nie, to sobie dojem. Jeszcze ze smakiem takim dobrej lasagni. Chociaż ten sos. Widzicie akurat, ile sobie nakładam. Mhm. Nie psuje smaku. Tak samo, jest dobry. Jest ostry. Raczej. Nie ruszaj się tak głośno, bo się rusza ten. Wczoraj jeden z pokoloko, więc osłysz jest zupełnie inna. A jutro pizza. Ostra, no. Tak, najostrzejsza w Polsce. Podobno. I nie ta, którą wy wszyscy znacie. Tak, podobno. Jeden youtuber mówił, znany i lubiany, że jest najostrzejsza w Polsce. Więc czerwony nie omieszka, żeby podjechać. Właśnie. No. Na pewno będzie trzeba podjechać. O! Jakaś taka paprykowa typowa nuta mi wjechała na podniebienia. O, to taki mniejszy kawałek, jakby ktoś chciał sobie gdzieś kupić za jakieś pewnie 22 zł. Dobra, to co, łyżkę czerwony mamy. Czerwony ma za darmo. Łyżkę mamy. No i co, będzie trzeba... Noże musisz ty chyba wygarnąć na tą łyżkę. Będzie no, trzeba tak zrobić. Nie zmieścisz, no. Będzie trzeba tak zrobić. Chciałem ci od herbaty dać. Uparcie, że nie. On nie może od herbaty jeść łyżką sosu, no. Łyżka od herbaty... No ja mówię, no. Wiecie, dla kogo jest. No właśnie. Bez żadnych przymiotników. Za bardzo uparty jest czerwony, tak. Bez żadnych przymiotników. Tak. No dobra, to już chyba wystarczy tyle. No konsystencja też konsystencja zaspukarza. No, pulpa, coś taka mocna. Coś zielonego jeszcze, bo chyba, że to z... To się odbija? Z liści chyba. Nie, to z... Dobra, to. To nie, to jest z lasagne to było. Bez górki, płaska. No. Tak, nie. Jednak. Myślałem, że zdążę. Dobra, tam. Powiedz, dlaczego taką płaską łyżkę? Bo kapser powiedział, że chcesz się spróbować, też by chciał pojeść. No, tam no, jeszcze no zostawiłem ci pół słoiczka, więc dlatego nie ma problemu. Dlatego mówię o tej herbacie, o tej łyżce z herbaty, że powinien jeść, a nie. Dobra, to nie wiem, to najpierw z tego. Czysta. A tutaj, no jest trochę tych pesteczek. Nie ruszaj stołem, bo giboczysz. Mhm. Oj, teraz będzie gorzkość. Gorzkość? No, wchodzi gorzkość. Ale to gorzkość, ale w ekstrakcie chyba gorzkość zawsze. Co ty? Zapomnij, to gorzkość papryk. Nie, tu nie ma ekstraktu. Nie, typowo paprykowy posmak. To na pewno nie chciałbym szturchać stołem. Czyli no. To coś w tym może być, tak? To co nie. Skład napisał? Nie, to co, naturalnie. Nie, co skład napisał, że rzeczywiście papryki. Naturalnie same papryki. Nie czuć ekstraktu. Nie czuć. Pomidorów jakiś tam nie wyczuwa. Nie, pomidory no. Można wyczuć, ale to papryki nie, to przykrywają. Ale to on tam nie daje, no. No tak, napisał, że nie daje. Napisał, że są same. Tak.
Tylko Karolina i sól. Dokładnie. Trochę soli, bez trochę wody. Soli, tak, bez wody, no. Ulepszaczy i innych konserwantów. Lekko cieplej mi się robi na czole. Z tego co zauważyłem. No. No, nie wiem. Znaczy do... Ale kataryk... Do rykowiska brakuje, ale jest dobre. A, możemy poczekać, możemy sobie iść dalej. Drugiej łyżki na pewno nie będę ładował. Dlaczego? A i po spokoloko mi było całkiem nieźle. Nieźle mi poszło. Dla cierpliwych wszystko będzie wynagrodzone. Tak. Winowi chyba się nigdy nie śpieszy. Aż tak. Kurczę, trochę mi się będzie rozwalać. Może nie. Trzymam telefon, bo mówisz, tak trząsasz, no, trząsasz trochę, no. No ale tu myślę, że widzowie zrozumieją, że wiesz, no. Warunki polowe, warunki te, no. I na tym... Język dostał w międzyczasie. O. Ale nie było tego czuć wcześniej, dopiero jak lasagna. Na lasagni tego nie czułeś, że język tam coś dostaje, tylko dopiero... Nie, jak lasagna teraz przyjechała po języku, to no. Czuć właśnie takie odparzenia. Aha. O. To na pewno. Jadą. Nie. Już się wszystko rozwala. Ja najchętniej bym tego nie kroił, tylko już tak jadł. Ale kurczę, jak mi jest ciepło mi się robi, nie powiem, że nie. No. I tak bym czuł, tam się komary, ale może mi się nie, tylko... To nie ma chyba lipy. Może mi się wydaje, nie. Bo tak naprawdę robi mi się coraz cieplej. Jest. Nie, ale nie ma lipy chyba w tym sosie, tak mi się wydaje. To co on napisał chyba tak jest. Nie ma żadnych jakichś tam sosów pomidorowych tutaj, czy jakichś innych tam dodatków, nie? Nie. Wypadałoby i ostrością, i smakowo, że rzeczywiście, tak? Że jest tutaj tylko ta papryka i... No, bardziej paprykowo tylko jest. Jeśli powiem, jeśli taka prawda jest, no to cenowo to mi się wydaje nie jest dużo. Jeśli to jest przecier taki, wiesz, nie, papryk, to 13 zł to nie jest chyba majątek, mi się wydaje. No. Dokładnie, jak sobie ktoś kupi no. I nie będzie ładował takich ilości jak ja. No, to starczy, tak. O, już no, mogę poinformować, że lekko na żołądek wchodzi. O, nawet. No, już wchodzi. Już się coś odzywa, że sobie tam jem. Nie chcę mi się tego kroić. No, po co masz? Warstwy masz, pamiętaj. Czerwony warstwami odrywa. Siedem warstw do nieba. Tak. Food Network. No to ci powiem, zaskoczony. Dzięki temu sosowi można się dość szybciej najeść, nie? Jednak, jednak zaspokaja zajawkę szybkiego zjedzenia. A to akurat lubię. Lubię czuć, jak już się taki najadam i coś mniejszego, jakby doprawić osym sosem. Kurwa, komar! Spierdala! No widzisz, trochę popadało. Ja mam tu staw. Te komary mają, wiesz co, jak w tym, jak w ulu. Tutaj wylękać się. Teraz tylko komary chyba mi najbardziej przeszkadzają. Już nie ostrość nawet. Zapomniałeś o ostrości już nawet. Nie mogę się skupić. Dobra. Tu już taka ostatnia końcówka. Nie, cały czas coś na plecach czuję. To jest najgorsze. Ale wchodzi na żołądek ten sos. Tak? Wchodzi, czuć go. To niepotrzebnie, chyba kazałem ci zostawić. No. Trochę, no. Zaraz kapsel będzie testował. Tak. No to... Dawaj. Ale nie, daj mi swojego ten noża. Daj mi noża. Noża. Tego. Noża, co kroisz. Masz no. Ten. Masz tak. Okaż. Muszę się spróbować się wypowiedzieć. Cię wypowiedzieć. Ja prawie jak łyżkę. Pokaż. Z przodu, z bokiem. No. Jakoś tak. No. No, coś takiego. Będziecie Maszyna. Słyszeć reakcję kogoś innego. Na sos. O. Na sos. O, będziecie słyszeć. O. Ja to się już zajadam tylko lasagną. Co? Symulator papryk. No. Typowo. Typowo. No. O.
Tak jak się ugryzie, dzięki się smoku jak się ugryzie paprykę, no, świeżą. Tak, świeżą już. No. Po całej japie się rozchodzi. Dobrze, tylko paraliż nie wchodzi od razu. Znaczy nie, mi nie wszedł, ale... Mm. Bardziej żołądek atakuje. To się boję najbardziej, ale nie. A to już noża nie potrzebujesz, Boże, ale... Nie. Dojadam sobie nie. dobrą część lasagne. Ale ciekawe smaku. Na przetestowanie. Jeszcze jako do potraw polecałbym go, jako do używania go, coś się gotuje, czy coś z tego. Ktoś tam lubi się podostrzyć, to jak najbardziej. No. Tylko mniejszą ilość niż ja. Nie, no tak, dodaję. Tak. To na pewno. O, z tą łyżką to coś... Ale co tu porównywać? Ciebie do mnie, no. Jak by się czuł po łyżce? Nie wiem, podejrzewam, że nawet mi się nie wypowiedział. No. Ale... Ale rzeczywiście, typowo, nie, paprykowy. Typowo paprykowy to, jest. To nie ma nic innego. Nie ma nic, nie, nie. Nawet te grudki, czujesz jakie papryki, te kawałeczki. Typowo zmielona cała, ze skórką, ze wszystkim zmiksowana papryka. No. Karolina, no. Moim zdaniem troszeczkę słabsze niż rykowisko. Ale też na... Ale daje radę. Całkiem przyzwoicie, no. Poziomie. Dobra, to jest zjedzone. Ja się już najadłem, talerz pusty. Ja też. Komary czuję na plecach. Więc co? Łapka w górę i widzimy. O, łapka w górę i widzimy się następnym razem. Co mogę polecić? Do tego gościa nie. możecie sprawdzić na Allegro, więc. Nie są duże pieniądze, 13 zł. A to może ktoś jak naprawdę mocnych nie ten, to rozporcjuje się tak, że będzie miał na dłuższy czas. No. Tak, dokładnie. Więc no. Na razie. No.